Cześć, z tej strony Bartek, Rabitki, a dzisiaj będzie o Miu 2. Dzisiaj będzie troszeczkę krócej, będzie to taki krótszy cykl. Myślę, że głównie o kompaktach, ale zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Na pewno jest to pierwszy odcinek. No i dzisiaj, tak jak wspomniałem, będziemy rozmawiać o Miu 2, małym, stylowym, czarnym aparacie. Z takich podstawowych rzeczy mamy tutaj małoobrazkowy film, czyli w zasadzie odpowiednik pełnej klatki. Zazwyczaj 36 bądź 24 klatki, ale zdarzało się też, że 12 klatek na filmie mogło być. A jeżeli ktoś sam sobie docina, no to już wiadomo, że tutaj dosyć już nie bywało, z zaznaczeniem, że jednak z tego, co kojarzę, to one więcej niż tam 40 klatek na raz nie są w stanie przerobić. Mi się nieraz zdarzało wychodzić ponad 36 na filmie 36-klatkowym, bo to różnie jest ścięte. Ten aparat ma możliwość wyjścia poza tą skalę. Tak jak powiedziałem, mały, zgrabny, bardzo szybkie działanie, tylko odsuwamy klapeczkę, wciskamy przycisk i w zasadzie mamy zdjęcie. Taka jest rola kompakta, ma być to point and shoot, czyli celujemy, robimy zdjęcie. Nie mamy tutaj ani pokręteł czasu, ani możliwości zmiany przysłony, to wszystko dzieje się automatycznie. Tak naprawdę jedyna rzecz, którą możemy zmienić, jedyne przyciski, które są poza wyzwoleniem migawki, w przypadku wersji bez datownika, to jest flash. I to jest samowyzwalacz. Samowyzwalacz i też możemy ręcznie zwinąć film, czyli nie musimy czekać do 36 klatek, możemy go wcześniej zwinąć. Niektórzy, którzy chcą wymieniać filmy, są w stanie na tyle sprawnie to robić, że przeskakują potem przez 24 klatki, zasłaniając obiektyw i wracając sobie do takiego niedokończonego filmu. Ja raczej się w to nie bawię, nie wierzę w to, że zawsze ten naciąg złapie tak samo film, więc to zawsze jakieś tam ryzyko podwójnej ekspozycji. Poza tym wolę robić film naraz, tym bardziej, jeżeli mam przeterminowanego ektachroma, które za długo leżeć nie może w momencie, kiedy go już zaczniemy fotografować. Tak jak już powiedziałem, za wiele opcji w nim nie ma, też za bardzo nie ma o czym rozmawiać. Warto powiedzieć, że mamy tutaj 35 mm obiektyw o przysłonie 2.8, bardzo dobry, całkiem ostry obiektyw, wszystka piątka. Mega lekki, mega mały, mieści się bez problemu w kieszeni i to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć. Dlaczego warto jeszcze mieć nie tylko Olympusa, ale też inne kompakty na mały obrazek? Mimo że filmy drożeją, to jednak warto go mieć, ponieważ jest szybki. Jeżeli chcemy zawsze mieć możliwość złapania tego, co się dzieje w danym momencie, to jest jeden z najlepszych wyborów. Tutaj odsuwamy i robimy zdjęcie. To jest 2 sekundy. No. Mając 35 mm, nie zawsze jesteśmy zmuszeni do tego, żeby przyłożyć ten obiektyw do oczu. Zwłaszcza jeżeli już wyczujemy, jak to mniej więcej wygląda i jaki obręb ten aparat po prostu uchwyci. Nie trzeba, naprawdę nie trzeba tym celować przez wizjer. Można celować w ten sposób, można strzelać z biodra. Idziemy na ulicy, widzimy, że dzieje się coś ciekawego, robimy zdjęcie z biodra. Ale minusem w tym aparacie jest to, że on potrafi w dosyć, tak jak nawet przed chwilą, w dosyć dziwnych momentach strzelać fleszem. To jest drugie Miu, które mam. Oba miały ten sam przypadek, więc wydaje mi się, że to jest taki przypadek i z tego, co czytałem, to jest taki przypadek, który im się zdarza, że po prostu potrafią nawet w sytuacji, kiedy mamy słońce, strzelić fleszem. Duży minus, zwłaszcza jeżeli chcemy zrobić coś po cichu, no ale po to mamy ten przycisk, żeby flasza wyłączyć. Oczywiście można mi zwrócić uwagę, że wtedy już jednak wydłużamy czas zrobienia zdjęcia. Już wtedy nie jest to taki super szybki aparat,
ale dalej mamy bardzo fajne narzędzie do pracy. I to w zasadzie to jest to. Takim plusem, który ja zobaczyłem wczoraj, pierwszy raz zabrałem kompakt w góry ze sobą, co w zasadzie było dla mnie dosyć ciekawym i nowym doświadczeniem, bo jednak zazwyczaj brałem albo lustrzankę, albo średni format, tachałem to w plecaku przez cały dzień, potem te plecy, kark zwłaszcza, był zmęczony, a tutaj mam mały aparat, wkładam go w kłódkę, szybko mogę go wyciągnąć, naprawdę wiele problemów jest rozwiązanych dzięki takiemu jednemu rozwiązaniu. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy nie przestać nosić mojej 35 do aparatu cyfrowego, tylko po prostu już tylko długi obiektyw, jakieś 200 i do tego 35 mieć w kompakcie. Zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś tam tanie czarno-białe fomy, które można kupić bez problemu za jakieś 15 zł, to i tak wychodzi tanio, zgrabnie, miło, fakt, czarno-biało, ale czerń i biel na filmie to jest naprawdę fajna rzecz. I co? I w zasadzie to tyle. Jeżeli chcecie, to zapraszam do lajkowania, do komentowania. Może chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć o tym aparacie. Na pewno podrzucę tutaj jakieś samplerki. Mam nadzieję, że wyjdzie mi film z gór. Zostało mi tutaj jeszcze kilka klatek do zrobienia. Będę wywoływał, krosował, więc może coś ciekawego tam będzie. A poza tym na pewno zachęcam do tego, żeby zadawać mi właśnie pytania. No i jeżeli jesteście chętni zobaczyć też kolejne filmy, może z tym aparatem, z innymi aparatami, mam między innymi jeszcze Miu 1, którą też chciałbym Wam zaprezentować, ale też Miu 5, czyli metalową wersję Miu, to jak najbardziej dawajcie znać. To wszystko, mam nadzieję, że jak najszybciej będzie się działo. Dzięki, cześć!